Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Cześć, kochani. Cześć. Serwus. Kochani, przed wami Janusz Palikot. Biznesmen, filozof, autor książek, koneser dobrego jedzenia i pasjonat gotowania. To jest tu klasyczny Palikot, troszkę nieśmielający, bardzo elokwentny zawsze. Jak to jest z twoją miłością do jedzenia? To nie jest mięsa, w sumie dosyć przypadkowo. Byłem w Indiach na takim święcie Shiwy, alkohol i mięso było zabronione. Po czym wracaliśmy stamtąd do Istanbulu, lądowaliśmy w Istambule, wyszliśmy na taras hotelu, padał taki lekki deszczyk, były marmurowe schody, poślizgnąłem się, złamałem żebro. W związku z tym lekarz mi dał silne środki znieczulające, mówi zakaz jedzenia czegokolwiek ciężkostrawnego, tylko lekko gotowane jakieś warzywne rzeczy. Przez miesiąc byłem na takiej diecie przymusowej, trochę skutek tego połamania się, a potem tak mi się to spodobało i tak się dobrze czułem z tym, że właśnie nie jem mięsa, że postanowiłem już zostać. Ból. Bez boczku to jest ból. Na dzisiejsze gotowanie dajemy wam 45 minut. Czy jesteście gotowi? Tak, szef. Just that.